Szanowni Państwo, drogie poczty sztandarowe, orkiestro, wszyscy wielce szanowni Państwo zebrani na tych uroczystościach tutaj w Łukowie. Mam do przekazania Państwu list pana marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Szanowny panie starosto, szanowny panie przewodniczący, szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbywające się w Łukowie. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem dumy i radosnego celebrowania rocznicy przyjęcia przez Sejm 4-letniej tzw. ustawy rządowej. Była ona aktem prawnym, który poprzez wprowadzenie koniecznych reform miał uchronić Rzeczpospolitą przed zewnętrznymi zagrożeniami. W preambule dokumentu ówcześni posłowie deklarowali, że czynią to wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu. Chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Zaproponowanym rozwiązaniem ustrojowym towarzyszyło zatem przekonanie, że kluczem porządkującym sprawy społeczne powinno być dobro wspólne, górujące nad dobrem partykularnym czy osobistym interesem. Dziś również jest nam potrzebna jedność i mądrość narodu jako odpowiedź na aktualną sytuację, w której się znaleźliśmy. Konieczna jest troska o to wielkie dobro, którym jest istnienie suwerennego państwa polskiego, zgodnie z tym, co pisał Cyprian Kamil Norwid. Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem, bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany. Niech słowa wybitnego poety skłaniają nas w tym świątecznym dniu do refleksji nad godnym wypełnianiem naszych codziennych obowiązków względem rodziny, wspólnoty lokalnej i narodowej. Z wyrażami szacunku Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Dziękuję bardzo.